Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Coraz więcej państw sprzeciwia się działaniom Rosji i wspiera militarnie Kijów. Na wschodzie Ukrainy toczą się walki o Bachmut. Rosyjska agresja na Ukrainę pokazuje, że polityka bezpieczeństwa stała się priorytetem państw Europy. Stałe dostarczanie broni Ukrainie i liczne dyskusje o szerzeniu pomocy mają zwrócić oczy całego świata na dramatyczną sytuację Kijowa. Świat jest wystarczająco silny, by ukarać Rosję za wojnę, a my, Ukraina, damy światu dość odwagi i narzędzia, aby kara została wymierzona. Mówił podczas wieczornego przemówienia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ta wojna dotknęła już cały świat. Agresja Rosji na Ukrainę to ciężki cios dla światowej gospodarki, który hamuje tempo wzrostu gospodarczego i podnosi ceny wielu produktów. Zwraca uwagę prezydent Andrzej Duda, który uczestniczy w 5. konferencji ONZ w Katarze. Wojna najbardziej dotyka dzieci. Mówi o tym na łamach tygodnika The Sunday Times rzecznik praw dziecka Ukrainy Daria Herasymczuk. Dzisiaj Rosjanie powiedzieli, że mają 738 tysięcy ukraińskich dzieci, które ewakuowali, ale to nie jest ewakuacja. To jest uprowadzenie, pranie mózgu i to jest akt ludobójstwa. Do tej pory udokumentowaliśmy 16 221 przypadków, ale myślę, że jest ich więcej, że to kilkaset tysięcy. To wszystko jest częścią ich kampanii rusyfikacji. Rzecznik wyjaśnia, że Rosjanie organizują rzekome obozy sportowe dla dzieci, z których nie ma już powrotu na Ukrainę. Dzieci porywa się ze szkół, sierocińców czy domów, a ich rodzice są zabijani. Dlatego tak ważna jest pomoc. Ukraińska organizacja Białe Anioły chroni najmłodszych mieszkańców Ukrainy i ich rodziców, organizując liczne ewakuacje z miejsc najbardziej zagrożonych ostrzałem. Tymczasem ciężkie walki toczą się o Bachmut. Zastępca dowódcy Ukraińskiej Gwardii Narodowej, porucznik Wołodymyr Nazarenko, powiedział, że wojska ukraińskie nadal utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do tej miejscowości. Jest to ważne dla zaopatrzenia miasta. Sprawa braku reparacji ze strony Niemiec dla Polski po II wojnie światowej będzie podnoszona na wszystkich możliwych forach międzynarodowych, mówił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Straty okupacji przez Niemcy w czasie II wojny światowej są ogromne. Część ofiar, które były obywatelami Polski, otrzymała rekompensaty, a ci, którzy pozostali w naszej ojczyźnie, odszkodowani nie dostali. To elementarne naruszenie standardów praw człowieka, mówi wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Mamy pełną asymetrię wypłacanych przez Niemców świadczeń obywatelom Europy Środkowej i Centralnej i Europy Zachodniej oraz Izraela. To znaczy, że obywatele Europy Zachodniej oraz obywatele Izraela, Stanów Zjednoczonych, otrzymują świadczenia miesięczne od rządu Niemiec. Natomiast ofiary, które przeżyły II wojnę światową, a mieszkają na terytorium Polski, Ukrainy, Białorusi, byłych krajów Jugosławii, niestety takich świadczeń nie otrzymują. Więc mamy do czynienia tutaj z pełnym naruszeniem elementarnych standardów praw człowieka, bo nie tylko nie są takie świadczenia wypłacane osobom, które przeżyły II wojnę światową, ale również takie osoby nie mają drogi prawnej, ścieżki prawnej dochodzenia roszczeń. Dlatego też wiceminister Arkadiusz Mularczyk złożył specjalny projekt rezolucji w Radzie Europy. Pytanie tylko, w jaki sposób raport ten wpłynie na sytuację osób poszkodowanych? I jesteśmy na początku jakby tej drogi, tej długiej drogi, która może potrwać i rok, i półtora roku, może dwa lata nawet, ale rozpoczęliśmy pewien proces, podnosimy ten problem braku odszkodowań dla obywateli w szerszym kontekście w ogóle braku reparacji dla Polski i ten problem podnosimy na arenie międzynarodowej. Ten problem dotychczas w ogóle absolutnie nie był znany nikomu na Zachodzie. I gdy prowadzę te rozmowy, spotkania, tłumaczę tą problematykę, to wiele osób po prostu otwiera oczy, nie mając w ogóle wiedzy ani świadomości. I jeśli uda się ten raport przeprowadzić, to, jak mówił Mularczyk, będzie pokazywało, że niemieckie prawodawstwo w sposób absolutnie dyskryminacyjny traktuje ofiary narodowe. Temat reparacji wiceminister poruszył podczas rozmów ONZ w Nowym Jorku oraz Genewie. Wystosował też interwencję do sekretarz generalnej UNESCO. Ponad 120 milionów złotych trafi w tym roku z budżetu państwa do kół gospodyń wiejskich. Dodatkowe środki koła mogą zdobyć w konkursach kulinarnych organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa czy Lasy Państwowe.
W Polsce funkcjonuje ponad 12 tysięcy kół gospodyń wiejskich. Ich liczba cały czas rośnie. Koła jednoczą lokalne społeczności. Przykładem jest koło z Dąbrówki Osuchowskiej na Podkarpaciu. W okresie Wielkanocy i przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się nawet na co dzień. Przygotowujemy różnego rodzaju stroiki, przygotowujemy dania na kiermasze, na jarmarki. W okresie letnim spotykamy się też często, bo przygotowujemy wieńce dożynkowe. Rozwój kół jest możliwy dzięki rządowemu wsparciu. W ubiegłym roku było to 70 milionów złotych. W tym roku kwota została zwiększona do 120 milionów, mówi poseł Fryderyk Kapinos. Na to właśnie, żeby one mogły to dziedzictwo kulturalne i to dziedzictwo kulinarne, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, kultywować. Koła inwestują pozyskane środki głównie w swój rozwój. Bez tych pieniędzy na pewno nie rozwinęłybyśmy się tak, jak rozwijamy się teraz. No, widać tutaj przede wszystkim w naszych strojach. Więcej się udzielamy. Koła gospodyń wiejskich liczące od 30 osób mogą liczyć w tym roku na 8 tysięcy złotych dotacji. Koła, w których jest od 31 do 75 członków, dostaną 9 tysięcy złotych. Natomiast największym organizacjom przysługuje 10 tysięcy złotych. Kwoty zostały zwiększone o 3 tysiące złotych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Koła gospodyń wiejskich to jest tradycja, to jest dobre regionalne przepisy kulinarne, to jest przede wszystkim zdrowa żywność, ale też i wspólne spędzanie czasu, budowanie tej wspólnoty. Podkreśla Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Resort rolnictwa wspólnie z KOWR-em, ARiMR-em i KRUS-em ogłosił 8. edycję konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich Bitwa Regionów. Jego celem jest promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Nic tak dobrze nie smakuje, jak przygotowane potrawy przez koła gospodyń wiejskich. Drugą edycję konkursu Natura od Kuchni skierowanego do kół ogłosiły również Lasy Państwowe. Liczymy na kreatywność i pomysłowość w promowaniu darów lasu, mówi wiceminister Edward Siarka, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa. Zachęcamy panie do tego, aby wykazały się swoją kreatywnością, swoją pomysłowością, aby zgłaszały projekty, które będą promocją lasów państwowych, będą promocją zdrowej żywności, żywności regionalnej, będą promocją bogactwa naszych lasów. W ubiegłym roku granty trafiły do prawie 600 kół. W nowej edycji uczestnicy konkursu mogą zdobyć nawet 10 tysięcy złotych na prowadzenie działalności. Lasy Państwowe zaplanowały budżet konkursu na 5 milionów złotych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września. W Polsce coraz więcej osób zmaga się z pogorszeniem stanu psychicznego, w tym depresją. Problem wzrasta także wśród dzieci i młodzieży. Pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie, a teraz fala podwyżek cen i rat kredytów spowodowały, że w Polsce znacząco wzrosła liczba chorych na depresję. W wielu przypadkach jest ona jeszcze niezdiagnozowana, zauważa psycholog dr Magdalena Żurko. Depresja jest współchorobowa, znaczy ona się przyczepia do wszystkich innych chorób, i somatycznych, i psychicznych. I w związku z tym, jeżeli już ktoś się leczy i ta depresja się jakby przyplącze, tak, to wtedy ona jest zdiagnozowana. Tak, także myślę, że może być część takich osób, które nie zgłaszają się po pomoc, dlatego że sądzą, że właśnie tak jak tu było powiedziane, że bagatelizują, także sądzą, że dadzą sobie radę. Problem depresji nasila się także wśród młodszych. Dane pokazują, że dzieci nawet w wieku 5 lat mogą już mieć objawy tej choroby. Jednak częściej problem dotyka młodzieży. Większość to jest stres. Stres spowodowany, długotrwały stres spowodowany, powiedzmy sobie, niepewną sytuacją w domu rodzinnym, problemy rodzinne, przemoc, alkoholizm w rodzinie. Również w takich bardzo zamożnych domach może być tak, że rodzice w ogóle nie poświęcają czasu dziecku.
bo nie mają czasu, prowadzą biznesy i tak dalej. Dlatego ważne jest, jak podkreśla psycholog dr Krystyna Kmiecik-Baran, aby nauczyciele wspólnie z rodzicami zwracali uwagę na zachowanie dzieci, ponieważ pierwsze objawy depresji są bardzo widoczne. Za mało mamy takich osób, które by zajmowały się pomocą w takich sytuacjach dla dzieci. Być może potrzebne jest bardziej wsparcie też rodziców, żeby rodzice mieli taką świadomość, że po czym można rozpoznać, że dziecko jest już zagrożone depresją, czy ma już depresję, czy ma myśli samobójcze, żeby umieli to rozpoznawać i też wtedy właściwie się reagować na to. Jeśli rodzice zauważą objawy depresji u swojego dziecka, mogą zgłosić się o pomoc do psychologa szkolnego bądź do lekarza rodzinnego, który skieruje dziecko do odpowiedniego specjalisty. W sobotę ruszyła kolejna edycja Akademii Kozłowieckiej. To cykl spotkań, podczas których podejmowane są rozmowy o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim. Data 11 spotkania Akademii Kozłowieckiej nie jest przypadkowa. 4 marca przypadała 77. rocznica prekonizacji księdza doktora Stefana Wyszyńskiego na biskupa ordynariusza diecezji lubelskiej. Akademia Kozłowiecka organizowana przez Stowarzyszenie Civitas Christiana przypomina o nauczaniu prymasa tysiąclecia i istocie katolickiej nauki społecznej, zaznacza ksiądz dr Krzysztof Stola. Mówił o cierpieniach duchowych, które trawiły jego serce, kiedy patrzył na wiele nieprawidłowości życia społecznego. Dlatego był tak wrażliwy, tak czuły, tak bardzo pragnął, żeby tym duchem obdzielać innych. Stąd jego krucjata miłości. W trakcie sobotniej konferencji poruszono wiele ważnych tematów. Pojawiło się też przesłanie do prawników. Prawo stanowione powinno być zgodne z prawem Bożym, bo trzeba zawsze słuchać bardziej Boga niż ludzi. Mówił ksiądz profesor Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To, że Akademię Kozłowiecką tworzą wyjątkowi ludzie, zauważa dyrektor Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej Kamil Sulej. Ludzie tworzą to wydarzenie, a atmosfera, która jest tworzona przez uczestników Akademii Kozłowieckiej, pozwala czuć się w sposób taki rodzinny, kompetentny i mówić na tematy ważne dla Polski i dla Kościoła. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, zaznacza dyrektor oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lublinie, Marcin Sułek. Refleksja taka, że wnętrza pałacowe są na nas za małe. Zainteresowanie, obawialiśmy się, że będzie malało z momentem, kiedy będzie ogłoszony błogosławiony Stefan Wyszyński, a okazuje się, że zainteresowanie jest jeszcze większe. Kolejne 12 spotkanie odbędzie się 13 maja. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. To były informacje dnia, kolejne wydanie w południe. Z Panem Bogiem.